Dzień dobry. Kurde, jak ty ogląda, kurwa, jakby. Dzień dobry, jest i nasz już nagrywasz? Jest i drugi. Chodź, chodź, to zobaczysz. No. Można powiedzieć, że pierwszy dzień Romanii. Tak. Dzień dobry. Masz ten z kamerą. Jak tam dzieciaki? Upojna była, tak? Już szczęśliwy? No ja wczoraj nie piłem, nie? Ja specjalnie dzisiaj nie wiem. Jaka pogoda? Bardzo ładna. Dobrze. No, także tak to wygląda. Tutaj dookoła. Powoli się chłopaki budzą. Jemy śniadanie. Yo, rura. Parę słów proszę. To dla Radia Maryja, to jest. A nie, to nie jest to radio, to nie, nie ojciec Rydzyk. Tak, ale wszystko. No, także dla zdrowia, hack and fly, Kowary team paragliding, yeah! Starcie. Na razie nie wygląda to za słodko, bo gościu tą glebę. Może kilka słów po wejściu. Jak to? Jasuś? Nie no, zabłądziłem. Nie jest to dobra. Ale widzę, że gdzieś po jakichś krzakach, pa, po jakichś krzakach gdzieś łaził, kurwa. Nie jest dobra. Tak jak oni. Też zabłądziliśmy. Przed mną na takim wysoko. Coś chciał. Wiesz. Mamy dzisiaj razem w namiocie ponoć spać. Nie wiem jak tam Tomek przedstawił wyżej, ale jak na to na pierwszy dzień to jest po prostu rewelka. Wszystko nosi praktycznie jak się lata po tej grani.
Jej! A więc tak, zaczęliśmy marsz. Byliśmy o 11:00. Około 2 godzin marszu do góry. Ciśniemy. Albo ile? Blisko, tylko że będzie chyba jeszcze gorzej. Będzie gorzej z podejściem, bo podejście to tak, jak ktoś był na czole, to tak jak 3 razy albo 4 razy na czoło by trzeba było wchodzić u nas w Kowarach, także jest co wdymać. Kurwa, taki to pożyje, kurde, idzie sobie bez pleca. Ja tu wybiegam, patrz, jaki mam zestaw, chłopie. Patrz, jaki mam lajta na plecach, patrz. To jest mój light. A, pierdolę. Nie jest co dymać, co? No. O, kurwa. No, mija kolejna godzina podejścia pod górę z tym moim garbem. Już jesteśmy chyba niedaleko startu, myślę, że jeszcze około pół godziny i będę u góry. Także no jest tutaj podejście dosyć ostre. Także jak ktoś był w Kowarach kiedyś u nas gdzieś tam na Wołowej Górze albo czy na Rudniku, no to tak jakby było podejście, nie wiem, no z Kowar, z samego centrum na Wołową Górę. Myślę, że nawet może i chyba trochę gorzej, bo stromiej. Tutaj jest dosyć, tam gdzieś Flypanda wspina się pod górkę. Nie widać chłopaków na razie, część już ekipy mojej poszła do góry, prawdopodobnie dochodzą na startowisko, ale ja niestety nie biegam jak Toma Kokonea z X-Alps, także idę sobie swoim spokojnym tempem i sobie zrobiłem właśnie w tej chwili drugi odpoczynek, bo jest naprawdę ciężko. Dobra, jo, do zobaczenia na starcie. Doszliśmy? No i elegancko. Ponad 2 godziny marszu. Z samego dołu. Na wysokość 1200 metrów. Chłopaki już tutaj w powietrzu. Parę glajtów. Fruwa. Ja potrzebuję takie pół godziny na odpoczynek. Co najmniej. No dobra. Muszę obserwować tego, you gotta know, I'm feeling love, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love. Made it gold, I'll never love another one, another you. It's gotta be love, I said it. I might as well be in our garden. I said, I smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun.
house well before it's hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done.